imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 8 października witam Was wszystkich bardzo serdecznie pierwszym hasłem biblijnym dzisiejszego dnia, które odnajdujemy w Księdze Jozuego w 24 rozdziale. Jozue rzekł do ludu: Wy jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami. Siostry i bracia w Chrystusie, ten fragment, to zdanie, które dzisiaj rozważamy, one jest wyjęte z większego fragmentu, właściwie z końcówki Księgi Jozuego, gdzie widzimy lud razem z Jozuem przy kamieniu. Kamień to jest coś niezwykle ważnego dla kultury, dla tradycji żydowskiej. To nie jest tylko najprostsze intuicyjne narzędzie, coś, co można bardzo prosto wykorzystać w swoim codziennym życiu. Kamień ma też bardzo ważną, symboliczną rolę. Kamień symbolizuje pamięć. Przy kamieniu się pamięta. Właśnie dlatego do dzisiejszego dnia na żydowskich mogiłach możemy zobaczyć poustawiane jeden na drugim kamienie, aby nigdy nie zapomnieć tego człowieka, którego pożegnaliśmy, i jego życia. I Biblia w bardzo wielu miejscach łączy właśnie pamięć z kamieniem. Chociażby w historii Jakuba, który wyśnił swoje błogosławieństwo. Kiedy budzi się ze snu, kładzie na pustyni kamień, leje na jego wierzch oliwę i nazywa to miejsce Betel, aby wracać do niego i pamiętać, co Bóg do niego powiedział. Biblijni autorzy często wracają do wody, która wytryska ze skały, aby Izraelici pamiętali, że Bóg jest dobry, że daje im wodę, że pomaga im na pustyni. W końcu dekalog, przykazania zostały wyryte właśnie na kamieniu, nie na drewnie, na kamieniu, aby jeszcze bardziej wzmocnić ich przekaz, powiedzieć Izraelitom: Wy macie o nich pamiętać. W dzisiejszym tekście Izraelici spotykają się wokół kamienia, aby odnowić przymierze z Bogiem w Sychem. I zbierają się wszyscy, i młodzi, i starzy. Zbierają się kobiety, dzieci, mężczyźni. I wszyscy wspominają razem z Jozuem, ich przewodnikiem, drogę, którą razem przeszli. Od Teracha, od Abrahama, w końcu przez Mojżesza, przez wszystkie wojny, które musieli przebyć, aby wejść do ziemi kananejskiej, wejść do ziemi, którą Bóg im przyobiecał. To wszystko przed odnowieniem przymierza, aby widzieli, co to przymierze oznacza, na czym jest zawieszone. To wszystko, aby pamiętać o dziełach, które są już za nimi. Bo bez przeszłości nie można śmiało kroczyć w przyszłość, w coś nowego, w coś, w co chcielibyśmy wejść razem z błogosławieństwem. Drodzy chrześcijanie również mają swój kamień, o którym powinni pamiętać. Ten kamień, to prawda, miał zamknąć pewien etap. Miał zgasić ostatnią iskrę nadziei, przeciąć ostatnią jej nić. Ale został odwalony, bo Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć. Myślę, że powinniśmy często wracać myślami do tego kamienia. Szczególnie teraz, kiedy boimy się choroby, kiedy boimy się umierania, kiedy boimy się samotności, tego, co przyjdzie, przy tym kamieniu, który leży obok pustego grobu, jest mnóstwo nadziei, która pomaga i ratuje. Niech Was nikt nie odciąga od nagrody. Tak czytamy w drugim tekście dzisiejszego dnia. Pamiętajcie, czy im jesteście świadkami. Amen.